Siemaneczko ludziska, witam was w kolejnym odcinku z Rewarda. I tak, na początku tego odcinka sobie wylosujemy trzy osoby, które mieliśmy wylosować, czyli trzech kolonistów. I tak, ogólnie sprawa wygląda tak, że potrzebujemy jednej kobiety i dwóch mężczyzn. Także losujemy pierwszą osobę. Myk. Okej, okay, jest Łukasz. Ja chcę, okej. Okay. Łukasz, dobra. To ja sobie skopiuję. Myk. Pana Łukasza. Okej. Okay. Dobra, to może tylko imię. Łukaszowski będzie. Dobra. Okej. Okay. Losujemy kolejną osobę. Myk. Wojtek 1. Dobra. Wojtek, nie ma problemu. I teraz kobietę musimy wylosować. Także momencik. Tyk. Dobra, ciężko będzie wylosować kobietę, to wiecie co? Weźmiemy najnowszy komentarz jakiejś kobiety. Najnowszy. Tu znajdziemy. Thompson, Mariolek. Cyk. O. Cyk. Artem Horfi. O, jest Izabela. Dobra, to będzie Izabela. Bo wiecie, z tymi randomami to ciężko by było znaleźć. Jednak przewaga jest chłopów na naszym kanale. Ale dobra, nie szkodzi. Mamy Izabelę, okej. Okay. Dobra, to przechodzimy do gry. Dobra, już jesteśmy w grze. Okej, okay, to tak. Pierwszą osobę... Myk. Gdzie postacie? Bierzemy... Łukaszowski jest pierwszy kolonista, teraz będzie kolonistka Izabela. No Izabela to kojarzę z live'ów akurat. Myk, mamy to i teraz jeszcze będzie Wojtek 1. Okej, okay. No i super. Dobra, to mamy trzech kolonistów. W sumie brakuje trochę w naszej kolonii Stalkera, ale dobra, to będziemy robić kolonię z widzów po prostu. Takiera nie będzie, okej. Okay. Co my tu mamy? Budujemy sobie tutaj jakieś pierdoły, widzę. Aha, stół, szachy, okej. Okay. Szachy się przydadzą. A jak stoimy z jedzeniem? No ja wam powiem, że tak, kurde. Mięso z igłany. Kucharz jest Wojtek, okej. Okay. Aha, to on jak wstanie, to pewnie się tym zajmie. Tych skorwibonków to bym wyeliminował. Bo nie bardzo nam się tutaj przydadzą, a tylko będą nam wyżerać nasze lony, nie? Dobra, Wojtek wstał. Gra w szachy, okej, okay, graj sobie. Duże ryzyko załamania, o co chodzi? Niedobór rozrywki. Aha, to on powinien sobie niedługo iść zagrać. Oj. Szel, o nie. Wow, ten drugi też się rzucił? Wow, mordę. O nie. O nie. Ale przypał, ty. O, w mordę jeża. Chyba nie damy rady go wyratować. Jak tu wyjdziemy, to one nas porobią. Ale dymy, ty. To się porobiło. Domek, wstawaj. O. Łapią go. Dawaj, o jest. Oj, niedobrze. Wojtek, ty nawet nie wychodź, dobra. Gościu, nawet nie wychodź. O. Chyba, że... Weź go, szybko uratuj, nice. Dobra, oni nadal są ludojadami.
Powinno się zaraz uspokoić. Z tego co pamiętam. Ten ma odstrzelony ogon. Ojej, ojej, ojej. Czy się uspokoją troszkę? Nadal zostałem psychiczny ludojad. Ale dobra, najważniejsze, że się uratowała naszego kolonistę, nie? Gdzie idziesz? Tylko nie wychodź, dobra. Dobra. O Jezu! Ojojoj. Dobra. Zabraniamy. O, w mordę. Otworzy nam. Ty. Kurde, lebele. Wojtek, dawaj mi jeszcze nożyk. Dobra. Nie rozwali tych drzwi. Ja pierdykam. Czy mamy drugiego medyka? Jest. A nie jesteś w stanie chodzić. Ja byś spróbowała chociaż go wyleczyć, co? Dobra, na jedną chociaż myk. Dobra, nice. Ale kurde, co? Straszne dymy, powiem wam. Straszne dymy, tego to ja się nie spodziewałem. Że te igłany na nas się tak rzucą. Znaczy emu, ja mówię, jakie igłany. Dobra. Okej, uspokoiły się, nice. Uff, uspokoiły się. Ja pierdykam. Temu to groźne. Czekajcie, może co innego wypolujemy. Aha, to tu można sobie sprawdzać. Okej. Myk, myk, myk. Dobra. Te wielbłądy można polować, one raczej nie zaatakują. Kurde, że temu takie groźne, nie? Kto by się spodziewał? Ale dobra, najważniejsze, że każdy żyje. A ciężko było. O! Samoswojenie. O! Zarobiście. O! Gicik. Dobra, tu tego już nie chcę w takim razie. Myk, samoswojenie, super. Trzeba go nauczyć. No i super. Właśnie, w ogóle czy możemy zwierzęta nazwać? Jakoś? Chyba się dało nazwać zwierzę. Ale nie jestem pewien. Czekajcie, w opcji jakoś. Rururu. Nie wiem w sumie. Aha, oswojone można nazwać. Okej. Chyba, że wszystkie weźmiemy, co? Wszystkie. O, super. Dobra. To możecie pisać w komentarzu, jak ktoś chce. Jak ktoś ma fajny pomysł na nazwę. To możemy wylosować nazwę. To napiszcie. Mój pomysł na nazwę to. I wtedy napiszcie nazwę, ok? Tak się umówimy. Tak można zrobić. Wiecie, to będziemy tworzyć tą kolonię wspólnie wszyscy. W sensie ja streamer i wy widzowie. Ej, Wojtek, wziąłbyś się tym zajął, co? Bo tu dziurę żeś zostawił. A to jednak ważna sprawa. Czemu jest dwóch budowniczych? A nie, nie jest dwóch budowniczych. Tu wybuduj pierw, okej? No, masno fest. Dobrze by było, żeby ktoś na te polowanie poszedł. Pes. Ten udaru dostał. Kurde. Tu gorąco strasznie. Jasna dupa. A klima musi tutaj
zacząć działać, bo tamten tu zaraz polegnie. Nie ma materiałów? Ja pierdykam, ty. Trzeba wykopać trochę tego. Żelaza. Znaczy to będzie lipa. Skąd my możemy żelazo jakieś wziąć? Musimy tą kratkę tu zacząć budować. Bo ten inaczej tu polegnie. Kurde. Potrzebujemy trochę metalu. Usunę to. O, a teraz? Aha, to są te z cegły, to jest. Temperatura. A to tylko z metalu się robi. Czekajcie, skąd my możemy na szybko metal wziąć? Chyba, że jakby ktoś. O. Wykopiesz to? Ty? Czemu tego nie wykopiecie? A, bo to nie jest zaznaczone, okej. Ile to będzie żelaza? Chciałbyś się, Wojtek, za to, co? Kurde, no nie weźmy się za to. Wojtek. Kość, masz się za to wziąć, kumasz? To jest ważniejsze. Ten zaraz tu polegnie, nie? Poważny, okej. Dobra, zmniejsza się ten udar. Uff, dobra, uratowany. Dobra, to nie musisz jednak kopać już. Panie Wojtek, Wojtek, Wojtek. Okej. Dobra. Dara. A już się bałem, że nie przeżyję. Dobra, dojdzie do siebie, będzie dobrze, mówię wam, kurde, fasola, no. Tu w ogóle są jakieś płytki. To jest z metalu? Tak, to jest z metalu. Struktura. Rozbierz. Rozbierzecie to? Usuń podłogę, myk. Dobra. Dobra. Jak tam, ziomek? Kiedy wstajesz? Ale widzę, że samopoczucie naszych kolonistów się trochę polepsza. To dlatego, że te szachy zrobiliśmy. On już jest w stanie chodzić. Dobra, to on za chwilę wstanie. Powinien przynajmniej. Nie mamy jedzenia. On już musi wstać. Ziomek, ty już musisz wstać. Zacząć polować, wiesz? Bieraj ten pistolet. Nie ma co odpoczywać. I idź upoluj tego zwierzaka dzikiego. Nice, nice. Kurde, trzy razy dostał. A tych już nie polujcie, nie, nie, nie. Jak to wygląda tutaj? Samicemu. O! To... Aha, ona tu umiera. Co się stało? Fala gorąca. Dobra, fala gorąca i kapsuła ratunkowa jakaś. Nam spadła. O, pod kolonie. Jakiś łosoś. Czekajcie, pierw to bym chciał zrobić. Kto ma ten nóż? On ma nóż. Okej, okay, weźmiemy myk. Tyk. Wojtek. Weź kapotki. Niech umrze, kurde. Nice. O to chodzi. Dobra. Dobra, i teraz chciałbyś może zrobić coś do jedzenia, co, ziomek? Bo nam wykitują koloniści za chwilę. Co tu jest? Bez końca, rób to.
Meteoryt. Tutaj spadł żelazny. Okay. Co ten pies znał? Mięso wpierdziela? O ty psie. Dobra, nice. Okej. Okay. Aha! Gdzie ten kolonista? Gdzie on jest? Ten co upadł? Ten łosoś? Znik! On podniósł się, wstał i uciekł? Na to wygląda, że wstał i sobie poszedł. Lol. No nieźle, takiej sytuacji jeszcze nie miałem. Żeby sobie wstał. Pan chyba nie był bardzo ranny w takim razie. Nieźle, nieźle. W ogóle wiecie co? Ja bym już zaczął powoli. I tu jest wodny przewód. A po co woda komu? O! Jak ktoś wie, po co jest woda w rewardzie, bo to w dodatku teraz doszło, to piszcie w komentarzach, o co chodzi z tą wodą. No to jeszcze nie spotkałem. O, ciekawe, ciekawe, kurde. Tutaj cegły. O, czy my rzeźby już zaczęliśmy robić? Nie zaczęliśmy chyba, nie mamy stołu do rzeźby, nie? Tak, nie mamy. Dobra, gościu. Co się dzieje? A mi się zemsta? Przekazał mi atakować. Czekaj. Gdzie to samica emu niby? Ten jakąś depresję wpadł. No, nie wiem co to było. A nie, to załamanie wyskoczyło. Dobra, nieważne. Ten jakieś załamanie nerwowe ma. Boże, ale te pioruny napierdzielają, wam powiem. Strasznie. Straszna burza. Ale może uprawy nam będą szybciej rosły. A może to nie burza? Wow, tu jest ten łosoś. Boże. Czołgał się, próbował uciec. Znaczy uciec. Cholera. Uwięź. Możemy go uwięzić. Dobra, Wojtek. Dawaj go. Tylko on już ma tą. On ma infekcję. Ale myślę, że uratujemy go przed infekcją. Powinniśmy. No i 10% infekcji. 15% infekcji, odporności 11. Ale odporność nadgania. Dobra, będzie dobrze. Chyba. A może nie? Zaraz zobaczymy, kurde. Ta, odporność nadgania. Chyba się go uratuje. Mam nadzieję. Kurde. Przydałby się nowy kolonista. Jeszcze on potrafi dobrze strzelać. Artystyczne też ma dobre górnictwo. Uuu. Bardzo by się mu przydał ten kolonista, nawet bym powiedział. Może mu damy lepsze leki, co? Sprawnie to leczenie pójdzie. No, damy mu lepsze leki. Niech ma, kurde. Niech ma i niech żyje. Tu, za 4 godziny następne leczenie, dobra, 3. Okej, okay. Jak tam z jedzonkiem, o. Nice, trochę jedzenia zrobili. Wyraźnie. Oj, kapelusz uszyty, dobrze. Przydadzą się kapelusze. Jeszcze jeden szyjesz? Aha, to coś żyje, patrz later. To jest.
Nie wiem, torba jakaś? Nie wiem, co to. Dobra. Jak tam infekcja? O, teraz nadgoniła elegancko. Leki jednak pomogły. Dobra, będzie dobrze. Wyratujemy go. Lajtowo. No, już jest odporność większa od infekcji. No i dobrze, no i dobrze, będzie żył, ja wam mówię, ludziska. Potrzebujemy tego metalu, trochę więcej. Więcej metalu. Pik, pik, pirik, pipi. Dobra. Go metal. Normalne ryzyko załamania. Co, o co ci chodzi, no? On jest taki ranny, Boże Święty. Wiesz co? Masz tu łóżko szpitalne i odpoczywaj, że wyzdrowiejesz. Leż sobie i odpoczywaj. Co to jest skar? Nie wiem, jakieś... Blizny? Racz skar, bite skar. O, chyba jakieś blizny, co? Dobra. Zobaczymy. Uda nam się przejąć tego kolonisty. Znaczy, na pewno się go uda przejąć i on się przyda. Tylko za jaki czas. Dobra, to weźmiemy sobie rozmowa, rekrutacja. Okej. Okay. Dobra, myślę, że to na tyle w tym odcineczku, nie? Dobrze jest. Zdobyliśmy zwierzaka, zdobyliśmy kolonistę, więźnia w sumie. Wojtkowi będzie trzeba pokój zrobić w kolejnym odcinku. Bitek nie ma gdzie spać. A tak to jest dobrze, no. Tak to jest dobrze. Także dziękuję wszystkim za obejrzenie całego odcinka. Zachęcam do komentowania, łapkowania. I widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Yo, yo.